Wyścigę 14, kask czerwony Michał Łopaczewski, kask niebieski Marcel Kaiser, kask biały w tym wyścigu to Artur Mroczka i kask żółty Grzegorz Zengota. Paśma w górze, Artur Mroczka, ale niestety przeszarżował, podniosło jego przednie koło, upadł na tor, teraz trzyma się za pośladki, bolesne są to upadki, ale miejmy nadzieję, że za chwilę wstanie o własnych siłach. Wyścig przerwany i za chwilę powtórka. W trzyosobowym składzie bez Artura Mroczki. Powtórka wyścigu 15 bez Artura Mroczki, który jednak stał o własnych siłach. To jest najważniejsze, a teraz w tej powtórce najszybszy Grzegorz Zengota. On obejmuje prowadzenie na pozycji drugiej w kasku niebieskim Marcel Kaiser, a stawkę zamyka Michał Łopaczewski. Zengota, już bezpieczna przewaga, teraz problemy Kaisera wyprzedzone przez Łopaczewskiego. Prawdopodobnie nie odkręcił Keranika w swoim motocyklu, no i to kosztowało go utratę drugiej pozycji. Jeszcze tam próbuje coś zmieniać w swoim motocyklu, ale niestety nie udało się. Grzegorz Zengota, za nim Łopaczewski, a nie ma już na torze Kaisera, a wcześniej wykluczony był Artur Mroczka. 3 punkty Grzegorz Zengota, 2 Michał Łopaczewski.